Cześć, witam Was na kanale A to Ciekawe. Dziś przygotowałam dla Was kolejną porcję ciekawostek prosto z internetu. Zaczynamy! Chyba każdy zna osobę, która uwielbia dużo mówić, a co by było, gdyby zamiast mówić, ciągle by do nas śpiewała? Pewna gazeta opisała młodego człowieka, który stracił zdolność mówienia w wyniku uszkodzenia mózgu, ale który zaskoczył mieszkańców miasta śpiewaniem hymnów w kościele. Nabyte zaburzenie mowy, zwane też afazją, stało się przedmiotem badań klinicznych i celem dla rehabilitacji rozpoczynającym się w połowie lat 80. XIX wieku. Od tego czasu każdy klinicysta pracujący z afazją widział osoby, które potrafią wytwarzać słowa tylko podczas śpiewania. Gdybym ja miała taką przypadłość, ze wstydu przed śpiewaniem rozmawiałabym z ludźmi tak. A co by było, gdybym umówiła się na randkę? Mój pocałunek nie wyglądałby tak. Lecz pewnie skończyłoby się to tak. Zostając przy pocałunkach, czy wiecie, że w 10. odcinku 3. sezonu serialu Star Trek doszło do pierwszego międzyrasowego pocałunku? Tak, był to pierwszy pocałunek między białym mężczyzną a czarną kobietą, który miał premierę w amerykańskiej telewizji. Gdybym miała afazję i mój pocałunek miałby się odbyć jednak w tym śmietniku, mój wybranek pewnie zachowałby się w ten sposób. Albo w ten. Przed chwilą widzieliśmy nauczyciela, który wyskakuje przez okno, przy tym uczy dzieci skakania do wody na tak zwaną główkę. Tylko co się stanie, jeśli dzieci wezmą sobie to do serca? Zmieńmy temat i przejdźmy do kolejnej ciekawostki. Co wiecie o hipopotamach? Że są zaskakująco groźne, głośne i szybkie? Mało tego, ich najbliższymi krewnymi są wieloryby. Do niedawna naukowcy sądzili na podstawie zapisu kopalnego, że najbliżej żyjącymi krewnymi hipopotama były świnie. Ale najnowsze badania DNA wskazują, że hipopotamy są najbardziej spokrewnione z waleniami i że mają wspólnego przodka. A co im po nich pozostało? Hipopotamy spędzają w wodzie około 16 godzin dziennie, podczas czuwania mogą wstrzymać oddech na 5 minut, podczas gdy śpią w wodzie wypływają automatycznie i oddychają nie budząc się. A w jakich dziwnych miejscach Wy potrafiliście zasnąć? Dajcie znać w komentarzu, a my lecimy dalej. Słyszeliście może o skaczącej meksykańskiej fasoli? To strąki nasienne, które zostały zasiedlone przez larwę małej ćmy, pochodzą z Meksyku. Fasola ma kolor od jasnej do ciemnobrązowej, podskakuje po podgrzaniu, ponieważ larwa kurczy się, próbując przetoczyć ziarno do chłodnego środowiska, aby uniknąć odwodnienia, a w konsekwencji śmierci. Kto wie, co by się z nami stało po zjedzeniu takiej fasoli? Jak myślicie, co zjadł ten kot? Może ktoś z Was już jej kiedyś próbował? Piszcie w komentarzach. Nie wiadomo jednak, jak długo trzeba ćwiczyć, aby spalić taką fasolę i ćmę, jednak jeśli zdecydujecie się na trenera personalnego, słuchajcie, co do Was mówi. Choć jak mój trener zostawiłby mnie na chwilę samą na siłowni, skończyłoby się to tak. Nie wiem, czy to byłaby wina moja, czy tej fasoli, jedno jest pewne, ani do śpiewania, ani na siłownię się nie nadaje. Czy Wy też kiedyś mieliście jakieś wpadki na siłowni? Jeśli tak, podzielcie się tym z nami w komentarzach. A na zakończenie tego odcinka oczywiście żarcik. Francuz dzwoni do swojego przyjaciela w Moskwie. Cześć Iwan, słyszałem, że u Was strasznie zimno, minus 50 stopni. Nie, tak zimno nie jest, najwyżej minus 20. Niemożliwe, Iwan. W CNN pokazywali, że jest u Was minus 50 stopni poniżej zera. Pierre, mówiłem Ci, jest najwyżej minus 20, a nie minus 50. Przecież sam widziałem w CNN, Iwan reporter stał na Placu Czerwonym i pokazywał termometr. Sam widziałem, minus 50 stopni. A, no chyba, że na zewnątrz. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, a to ciekawe, jeśli chcecie, zostawcie łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Cześć!